Panie doktorze. Panie doktorze. Co? Co pan doktor robi, no? No radia sobie słucham, tu tranzystorek mam na kolanach, bo... Panie doktorze, róbmy coś, nie ma pacjentów. No nie ma, wiem, że nie ma. A co mamy robić? No, mogę siostrze coś zaszyć. Nie, panie doktorze, no inne siostry to mają fajnie, a ja tak siedzę... A co niby takiego fajnego one mają? No mają chłopaków, mają... Chodzą sobie do teatrów, do kina, na pokazy. Czy to zauważyła, że one są troszkę młodsze, może troszeczkę? A wcale nie, bo jedna moja koleżanka ma 74 lata i ma narzeczonego. I... Ale gra w siatkówkę, biega, jest bardzo ładny. A pan doktor nie gra w siatkówkę, prawda? Ja nie potrzebuję chłopaka. No tak, ale ja chciałem z panem doktorem grać w piłkę plażową. Róbmy coś, no. No dobrze, my siostra tak, chłopaka nie ma, chłopaka. Nigdy siostra nie ma chłopaka. No bo się nigdy nie pokazywałam zewnętrznie, jak się inne pokazują, tak. Poza tym... Bo siostra teraz... taka zamknięta, trzeba się otworzyć. No dobrze, to ja mam pomysł. To w telewizji teraz takie pokazują, co są te, że mis tam czegoś, mis czegoś, to może zrobimy wybory mis gabinetu. Co siostra powie na to? No to pan doktor wygra. Nie, ja nie będę startował. Tak? A kto będzie startował? Siostra. No, jak siostra wygra, bo zawsze szansa jest, trzeba w to wierzyć, mimo tego, co widzę, to wtedy, no, z takim tytułem to się tu chłopaki zlecą. Ale to będzie taka moja przygoda. No nasza, tylko że siostry bardziej. Ale jak to pan doktor zrobi? To ja zaraz siostrę pokażę, to może przygotujemy. To będzie tak, mis gabinetu, czyli zrobimy tak. Tu będzie ten taki niby pomost, ale to nie będziemy stawiać, paradny. Z tego zrobimy reflektor. O, i to będzie tak podkreślało nastrój. Teraz... A co ja mam robić? Zaraz powiem, przygotuję najpierw, pokażę. Żeby nie było tak na byle jak, tylko musi być ładnie tak jak w telewizji. Siostra, potrzyma mi tę chwileczkę. Teraz proszę uważać. Zrobimy sobie taki, żeby siostra to... Zrozumiała, o co chodzi. Tutaj będzie ogranicznik, powiedziałbym, pewnego typu tego wybiegu, żeby siostra za daleko nie poszła, tylko tu będzie taki taneczny zawrót, siostra zrobi. Ja będę jurorem, zapowiem wszystko tak, jak należy. Pan doktor się nie będzie śmiał ze mnie? A dlaczego się śmiać? Ja się na siostrę napatrzyłem, to się wyśmiałem. Pan doktor mi się zawsze każe rozbierać, prawda, jak jestem chora. Ja siostrę znam na pamięć i wcale się nie dziwię, że koledzy mówią, że siostra powinna zmienić nazwisko. Dlaczego mam zmienić? Oni mówią, że siostra powinna się nazywać Mazowiecka. Nie, że premier, tylko że równina. Ha. No dobrze, ale już nie będę przykry. Niech siostra się jakoś przygotuje, coś się z twarzą zrobi i zaraz zrobimy tutaj pokaz. Dobra? Dobra. No to za parawan, proszę. To pan doktor zawsze zaczyna od tego, że za parawan. Z kobietami, no. A siostra już się przygotuje. A jeszcze radia.